Wiesz, ja trochę się martwię. A ty? Ja też. Uwaga, dzieci, posłuchajcie. Dla niektórych z was dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Choć bardzo bym chciała, żebyście wszyscy tutaj zostali. Nadszedł czas, aby wybrać dla was nowe rodziny. Przygotujcie się. Będę zapraszać was po kolei. Mia, a co jeśli będziemy mieszkali daleko od siebie? Nie wiem. W sumie to możemy przyjeżdżać do siebie nawzajem w wolnych chwilach. Dobry pomysł, przyjaciółko. Mia, twoja kolej. Zapraszam. Powodzenia. Ellie, ty następna. Witam. Proszę cię, wejdź. Za chwilę dostaniesz do wyboru dwie rodziny, do których możesz trafić. Będziesz musiała dokonać wyboru. Przygotuj się i zamknij oczy. Dobra, jeszcze chwilka. Co jest? Halinko, spójrz, wyskoczył jakiś błąd. Bardzo dziwne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Eli, musimy cię przeprosić na chwilę. Malutka przerwa techniczna. I co tam, Eli? Do której rodziny trafiłeś? System pokazał błąd. Co znaczy błąd? Mia, co jeśli nigdy nie dostanę się do nowej rodziny? Co jeśli na zawsze zostanę tutaj? No co ty? Nie mów takich rzeczy. To niemożliwe. A słyszałaś legendę o pani Garless? Mówią, że ona nigdy nie dostała się do nowej rodziny. I dlatego jest właśnie taka wściekła. To nieprawda, Ellie. Pani Garless? Każdy dostaje się do nowej rodziny. Tylko nie wszyscy ludzie są gotowi, aby obdarzyć cudze dziecko miłością. Przyszłam poinformować cię, że masz się zjawić w gabinecie o godzinie 18. Wtedy się dowiesz, do której rodziny trafiłeś. Mam nadzieję, że powiedzie ci się bardziej niż mi. Jasne. Dziękuję. Też masz przez nią czarki? No ha. I pamiętajcie, wyrzutek zawsze zostanie wyrzutkiem. A gdy opuścicie ścianę tego domu, pokażcie, kim jesteście. A propos wyrzutków, przy naszej Eli nawet system nie wytrzymał. Jest tak obleśna, że żadna rodzina jej nie chce. Pewnie dlatego system pokazał błąd. Pani Rizel, jestem. Wspaniale, wejdź. Czy system już został naprawiony? Mam taką nadzieję. Musimy spróbować. Zamknij oczy. Jeszcze chwilka. Udało się. Gratulacje, Ellie. To twoja nowa rodzina. Czy można ukryć te informacje? A ja słyszałam, że bogaci czasem zajmują się działalnością charytatywną. Pewnie dlatego wzięli ją do swojej rodziny. Ellie, weź nie słuchaj tej głupiej Lindy. Ja na przykład uważam, że status społeczny naszych nowych rodzin nie jest najważniejszy. Ważniejszy jest, jaki człowiek jest w środku. Skoro te rodziny określają według statusu, to oznacza, że to jest ważne, Mia. Oj tam, gadasz jakieś głupoty. O, poczekaj, za chwilę się dowiem, w którym mieście mieszka moja nowa rodzina. Mam nadzieję, że będziemy mieszkali niedaleko siebie. Denver? Co? Żartujesz? U mnie też. Możliwe, że będziemy mieszkali bardzo blisko siebie. Przynajmniej coś dobrego w tym wszystkim. Już za chwilę zobaczysz swój nowy dom, Ellie. Wiem, że pewnie stresujesz się, ale będzie dobrze. Tak, jasne. Będzie dobrze. Na pewno. Cóż, jesteśmy na miejscu. Ja niestety już muszę wracać. Ty jesteś dorosła, więc myślę, że poradzisz sobie z wejściem do domu. Tutaj masz wszystkie walizki, a ja już idę. Jasne, dziękuję.
Cóż. O, już jesteś. Wejdź, proszę. Tutaj, za mną. Ty jesteś Ellie, prawda? Prawda. Bardzo mi miło cię poznać. Twoje opiekunowie teraz są w pracy. Poznasz ich przy kolacji. A teraz bardzo bym chciała pokazać ci twój pokój. A pani? Och, no tak. Jestem Elizabeth. Pracuję tu jako gosposia. No chodź za mną, trochę oprowadzę cię. Dom jest duży, ale myślę, że szybko się odnajdziesz. Proszę, to jest twój pokój. A tuż za rogiem jest pokój Bruno. Oj, nie wiem, czy zostałeś poinformowana, ale będziesz miała starszego brata. Starszego brata? Nie martw się, Bruno to wspaniały chłopak. Choć na początku może się wydawać dość arogancki. Och, chyba się trochę zagadaliśmy. Ja już muszę iść. Jak będziesz głodna, to w kuchni jest przygotowane jedzonko. Jak będziesz czego potrzebowała, to znajdź mnie. No chodź, skarbie. W domu nikogo nie ma. Oprócz gosposi. To ty nie miałeś przyjechać jutro? Albo tam za tydzień, nie wiem. Skoro tutaj już stoję, to raczej nie. Kim ona jest, Bruno? Sara, to nieważne. Ona jest nikim. Możesz uważać ją za ducha na przykład. No to może ja przyjdę innym razem, jak już pozbędzie się tych duchów. Sara, zaczekaj. Dopiero co przyjechałeś, a już mi psujesz życie. Wiedziałem, że tak będzie. No i czego się ty tak gapiesz, dziewczyno, co? A ja mówiłem wam. Będę miał problemy przez nią. Bruno, uspokój się. Wybacz Ellie. On zazwyczaj nie zachowuje się w ten sposób. W porządku. A wracając do tematu. Ja i pan Turner bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, Ellie. Mam nadzieję, że wkrótce się poczujesz tutaj, jak w domu. Oczywiście wiem, nigdy nie zastąpimy ci rodziców, ale postaramy się dać ci najlepsze warunki. Dziękuję. To bardzo miłe z waszej strony. Już jutro zaczyna się szkoła, więc proszę cię, bądź gotowa przed 8. Bruno cię zawiezie. No i od kiedy ja niby tu pracuję kierowcą? Synku, proszę cię, nie dyskutuj. Wiesz, że jak o czymś cię proszę, to jest bardzo ważne dla mnie. Oczywiście, mamo. Wiem. Wspaniale. Jak się spóźnisz jutro, choćby o sekundę, jadę bez ciebie. Jasne, młoda? Nie słyszę. Czy wszystko jasne? Rozumiem. Przepraszam, wiesz może, gdzie jest gabinet numer 113? Masz tam jakąś lekcję? Jeśli dobrze zrozumiałam ten dziwny plan zajęć, to tak. To ciekawe. Chyba jesteśmy w tej samej klasie. O, tak ogólnie jestem Ellie. Marko, chodź, pokażę ci, gdzie jest ten gabinet. Dzieciaki, każdy z was dzisiaj zaczyna nową drogę, nową ścieżkę. Trafiliście do szkoły średniej i tu będziecie musieli ciężko pracować. Mam nadzieję, że dla każdego z was to będzie piękna przygoda. Cóż, zaczniemy lekcję. Przepraszam za spóźnienie, mogę wejść? Mija? Ellie? Jak to się stało, że my jesteśmy w tej samej szkole i w tej samej klasie? Mówiłam ci, będziemy mieszkali bardzo blisko siebie. Słuchaj, już słyszałam, że do szkoły cię przywiózł jakiś przystojniak. Przyznawaj się, kim on jest? To jakiś kierowca twoich nowych, bogatych rodziców? Ach, ten. To mój starszy brat. Co? Mówisz poważnie? Ale jazda, masz starszego brata. Fajnie. Mija, proszę cię, zapomnij o nim. To zwykły dupek. I to jaki dupek? No cóż, szkoda. O, a ty wiedziałaś, że w tym roku system wprowadza aktualizację? Teraz odnaleźć swoją bratnią duszę będzie dużo łatwiej. W dniu 17 urodzin każdy będzie dostawał imię swojej bratniej duszy. Czyli
już za 2 tygodnie dowiem się, kim on jest? Hej. Marko, cześć. Co tam? Ostatnio gadałem z twoją koleżanką Miją i dowiedziałam się, że jesteś tu nowa. W tej szkole? Chyba jak każdy z nas, co? Chodzi mi o miasto. Jesteś nowa w naszym mieście. A, no racja. Prawda, jestem nowa w Denver. W takim razie chciałabyś może zobaczyć to miasto? Może jakiś spacer czy coś? Żadnych spacerów, młoda. Jedziesz do domu. A ty więcej nie pytaj je o takie rzeczy. Inaczej będą bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Jasne? Ja tylko chciałam zabrać ją na spacer. A ja ci tylko mówię, że nie możesz. Wybacz, Marko. Muszę iść. Chodź. Ty jesteś psem strożującym? Dlaczego się tak rzucasz na ludzi? Taka młoda, taka pyskata. Słuchaj, ty zepsułaś randkę mi, ja tobie. Teraz jesteśmy kwita. I proszę cię, na przyszłość. Nie graj z ogniem, dobra? A wiesz, że woda gasi ogień, prawda? W sensie? Sugerujesz coś? Eli, zapraszam do odpowiedzi. Proszę, przeczytaj dla nas swoją pracę domową. Dobrze, sekundkę. Gdzie jest mój zeszyt? Dobrze pamiętam, że kładłam go tutaj. Niemożliwe. Coś się stało, Eli? Przepraszam, ale jestem dzisiaj nieprzygotowana. Z jakiego powodu? Przez psa strożującego. On jest po prostu niemożliwy, Mia. Wczoraj przez niego spóźniłam się do szkoły. Dzisiaj ukradł mi zeszyt. A kilka dni temu wywrócił na mnie swój obiad. Rozumiesz to? Współczuję ci. Słyszałam, że zazwyczaj Bruno jest miły dla ludzi. Chyba dla tych, którym chce się spodobać. Nie wiem, Mia. Muszę wymyślić jakiś plan, żeby przestał mi dokuczać. Może lepiej nic nie rób. Jak mu się znudzi, to przestanie sam. Dobra, może pogadajmy o przyjemnych rzeczach. Słyszałaś może, że brat Marko niedługo robi imprezę i zostaliśmy zaproszeni na nią. Tam będzie dużo, dużo piwka i ogromny basen. Myślę, że musimy pójść z tobą. A więc, kiedy idziemy na zakupy? Dobry pomysł. Zawstydzę go na oczach wszystkich. Może wtedy przestanie mi dokuczać. Nie o to mi chodziło, Eli. Musimy przemyśleć plan. Chodź. Bruno, jakie masz plany na jutro, synu? Mam bardzo ważne spotkanie, mamo. Czy mogę wiedzieć z kim? Z butelką wyskaczę na imprezie. Z kim jeszcze może być spotkanie? A czy mogę ja też pójść na tę imprezę? Tam będzie bardzo dużo znajomych z mojej klasy. Dobrze, pojutrze masz urodziny, a więc możesz zacząć bawić się już jutro. Ale ostrzegam, że jutro ja nie będę ani zawoził ją, ani pilnował. Niańka ma wolne, mamo. Nie ma problemu, synu. Jakoś poradzimy sobie bez tak wspaniałej niańki. Prawda, Eli? Pomyślałam sobie, że fajnie będzie upić Bruno i nagrać filmik, jak robi coś głupiego. Jesteś pewna, że chcesz to robić? Tak, Mia. Mam już wszystko przygotowane. Masz tą szklankę whisky? Tak, trzymaj. Hej, braciszku. Czego ci, młoda? Przyniosłam twoją partnerkę na dzisiaj. Mówiłeś, że macie randkę, hm? Dlaczego jesteś taka miła dzisiaj? Co, spodobał ci się któryś z moich przyjaciół i chcesz, żebym cię przedstawił? Broń Boże. Jednego dupka w życiu mi na razie starczy. Proszę, baw się dobrze. Marko, cześć. Eli, proszę, częstuj się. Co to, drink? Ja nie piję alkoholu. Wyluzuj, to tylko cola. Dzięki. Jak to się stało, młode? Otrułeś się własną trucizną. Nie wiedziałeś, że takie sztuczki na mnie nie działają? Ty jesteś... Co do cholery? Co to ma być?
Eli, chodź zjeść urodzinowe śniadanie. Słyszysz, dziecko? Przyjdziesz do nas? Już idę. Pam, 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 the end.